Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w czwartej części serwetki numer 11. Jesteśmy aktualnie po 20 rzędach. W dzisiejszej części zaprezentuję rzędy od 21 do 23. Rządek 21. Zaczynamy od przejścia na łuk, zatem wykonujemy oczko ścisłe pod łukiem. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. 2 słupki połączone górą. Tak jak w poprzednich rzędach. 3 oczka łańcuszka. 3 słupki połączone górą pod tym samym łukiem. Cztery oczka łańcuszka. Pół słupek nad pierwszym łukiem. Trzy oczka łańcuszka. Pół słupek nad drugim łukiem. I tu w ten sposób zamknęliśmy ten motyw ananasa. Cztery oczka łańcuszka. Nad łukiem motyw, czyli trzy słupki połączone górą. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą pod tym samym łukiem. Pięć oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem podwójnie nawiniętym. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy nad łuk. Tu pomiędzy tymi dwoma trójkami słupków potrójnie nawiniętych. I wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pięć oczek łańcuszka. I znów 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą pod ten sam łuk. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy nad następny łuk i tu wykonamy słupek pięciokrotnie nawinięty. Pięć oczek łańcuszka. Słupek pięciokrotnie nawinięty pod tym samym łukiem. Pięć oczek łańcuszka i jeszcze jeden słupek pięciokrotnie nawinięty. Dalej nad tym samym łukiem. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy nad kolejny łuk i tu wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. 5 oczek łańcuszka. 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą pod ten sam łuk. Pięć oczek łańcuszka.
słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem i 5 oczek łańcuszka. Tak będzie wyglądał teraz motyw w rzędzie 21. Tu widzimy, nasza serwetka zaczyna nabierać kształtów i będzie w jednym miejscu troszkę niżej, w drugim troszkę wyżej. Jeszcze raz zademonstruję motyw rzędu 21. Zaczynamy od 3 słupków połączonych górą nad łukiem. Trzy oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą nad tym samym łukiem. Cztery oczka łańcuszka, pół słupek nad pierwszym małym łukiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad drugim małym łukiem, 4 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj nad motyw i powtarzamy 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. Pięć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem, 5 oczek łańcuszka, nad pierwszym łukiem 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą, 5 oczek łańcuszka i jeszcze 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą pod tym samym łukiem. Pięć oczek łańcuszka, nad kolejnym łukiem słupek pięciokrotnie nawinięty, tu trzeba Wam dobrze trzymać, żeby nam nie uciekły nitki, tak jak właśnie mi teraz. Jeszcze raz. Pięć oczek łańcuszka, słupek pięciokrotnie nawinięty pod ten sam łuk, pięć oczek łańcuszka, jeszcze jeden słupek pięciokrotnie nawinięty pod tym łukiem. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy nad kolejny łuk i tu wykonujemy słupek, 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. 5 oczek łańcuszka. I 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pięć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem, 5 oczek łańcuszka. I tak zakończyliśmy motyw w rzędzie 21. Widzimy, w tych ostatnich rzędach motywy są już coraz dłuższe. Motyw ten powtarzamy dookoła okrążenia. Ostatnie 5 oczek łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszą trójkę słupków. I tak zakończyliśmy rządek 21.
Rządek 22. Zaczynamy od przejścia na łuk. Zatem robimy tu oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 słupki połączone górą. Czyli wykonujemy ten motyw, który mieliśmy tutaj we wszystkich poprzednich rzędach. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą pod ten sam łuk. Cztery oczka łańcuszka. Puk słupek nad jedynym już tutaj łukiem, który nam pozostał. 4 oczka łańcuszka. Przechodzimy tu nad motyw i powtarzamy ten motyw, czyli 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. Oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem z poprzedniego rzędu. Pięć oczek łańcuszka, pierwszym tutaj łukiem wykonamy ten sam fragment, czyli 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pięć oczek łańcuszka. I pod tym samym łukiem jeszcze 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Dziesięć oczek łańcuszka. Pół słupek nad łukiem pomiędzy pierwszymi dwoma słupkami pięciokrotnie nawiniętymi, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad tym samym łukiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad następnym łukiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad tym samym łukiem. Otrzymaliśmy tutaj 3 łuki po 3 oczka łańcuszka. Następnie 10 oczek łańcuszka. Przechodzimy tutaj nad ten łuk pomiędzy dwójką słupków potrójnie nawiniętych, połączonych górą i wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. 5 oczek łańcuszka i jeszcze 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą pod ten sam łuk. Pięć oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem i 5 oczek łańcuszka. Tak teraz będzie wyglądał motyw w rzędzie 22. Zaczynamy od motywu nad łukiem, czyli 3 słupki połączone górą. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą.
4 oczka łańcuszka, pół słupek nad łukiem, 4 oczka łańcuszka, nad motywem motyw, pięć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem podwójnie nawiniętym z poprzedniego rzędu, pięć oczek łańcuszka nad łukiem, tutaj tym, trzy słupki potrójnie nawinięte połączone górą, pięć oczek łańcuszka i trzy słupki potrójnie nawinięte połączone górą. Dziesięć oczek łańcuszka. Półsłupek nad łukiem pomiędzy pierwszym i drugim słupkiem pięciokrotnie nawiniętym, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad tym samym łukiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem, 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad tym samym łukiem. Mamy 3 łuki po 3 oczka łańcuszka. Następnie 10 oczek łańcuszka. Nad łukiem tutaj wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pięć oczek łańcuszka i nad tym samym łukiem jeszcze trzy słupki trzykrotnie nawinięte połączone górą. Pięć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem podwójnie nawiniętym z poprzedniego rzędu. I 5 oczek łańcuszka. Mamy drugi raz wykonany motyw w rzędzie 22. Powtarzamy go dookoła okrążenia. Mamy ostatnie 5 oczek łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszą trójką słupków. Mamy wykonany rządek 22. Rządek 23. Zaczynamy także od przejścia na łuk, czyli robimy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 słupki połączone górą pod łukiem. 3 oczka łańcuszka, 3 słupki połączone górą pod tym samym łukiem.
4 oczka łańcuszka. Przechodzimy od razu do następnego motywu i wykonujemy tutaj motyw, czyli 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. Oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem podwójnie nawiniętym z poprzedniego rzędu. 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy nad łuk i wykonujemy tutaj 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą. 5 oczek łańcuszka i jeszcze 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą pod tym samym łukiem. 10 oczek łańcuszka. Półsłupek nad łukiem, tym dużym z 10 oczek z poprzedniego rzędu. 10 oczek łańcuszka. Słupek pięciokrotnie nawinięty, wbity nad pierwszym tym małym łukiem z 3 oczek. 5-krotnie nawinięty, wbity nad drugim tym małym łuczkiem. 1 słupek 5-krotnie nawinięty, wbity teraz nad tym 3 łukiem. 10 oczek łańcuszka. Półsłupek nad tym dużym łukiem. 10 oczek łańcuszka. Przechodzimy nad łuk pomiędzy tymi dwiema trójkami słupków połączonych górą. I wykonamy tutaj znów 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. 5 oczek łańcuszka. I kolejne 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pod tym samym łukiem. 5 oczek łańcuszka. Nad słupkiem z poprzedniego rzędu słupek podwójnie nawinięty. I 5 oczek łańcuszka. Mamy motyw w rzędzie 23. Widzimy już tutaj coraz więcej elementów jest w tym rzędzie do wykonania. Jeszcze raz go zademonstruję. Zaczynamy od motywu nad motywem, czyli 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. Cztery oczka łańcuszka. Przechodzimy nad następny motyw i tu także powtarzamy 3 słupki połączone górą,
trzy oczka łańcuszka i trzy słupki połączone górą. Następnie 5 oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem podwójnie nawiniętym z poprzedniego rzędu. 5 oczek łańcuszka, trzy słupki potrójnie nawinięte połączone górą nad łukiem. Oczek łańcuszka i kolejne 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą nad tym samym łukiem. Dziesięć oczek łańcuszka. Pół słupek nad łukiem, 10 oczek łańcuszka, 3 małymi łukami wykonujemy po słupku pięciokrotnie nawiniętym, czyli 5 słupek pięciokrotnie nawinięty nad pierwszym łukiem. Słupek pięciokrotnie nawinięty nad drugim łukiem. I słupek pięciokrotnie nawinięty nad trzecim małym łukiem. Dziesięć oczek łańcuszka. Pół słupek nad łukiem, 10 oczek łańcuszka, 3 wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą. Oczek łańcuszka i jeszcze pod tym samym łukiem 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem i 5 oczek łańcuszka. Mamy powtórzony drugi raz motyw rzędu 23. Powtarzamy go dookoła rzędu. Mamy ostatnie 5 oczek łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszą trójkę słupków. I rządek 23 mamy gotowy. Mamy gotowy rządek 23. Na tym zakończymy 4. część serwetki numer 11. Zapraszam do obejrzenia ostatniej już 5. części, gdzie będą rządki 24 i 25. Pozdrawiam, Martyna z Mabicom.